lato to czas urlopów, czas wakacji, czas oczekiwany z tęsknotą za odpoczynkiem, czas postanowień. Na początek wakacji powiemy o wyborczych planach. Pierwszy kandydat na burmistrza Ostródy. Wybuchowa niespodzianka. Wakacje na lodowisku. Choć termin jesiennych wyborów nie został jeszcze ogłoszony, to ruch na samorządowej scenie politycznej już się rozpoczął. W Ostródzie poznaliśmy na przykład kandydata na burmistrza, którego wystawią połączone siły Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Jest to Waldemar Graczyk. Znamy pierwsze nazwisko, które na pewno znajdzie się na karcie do głosowania w jesiennych wyborach na burmistrza Ostródy. Osobą, która oficjalnie potwierdziła swój start w wyborczym wyścigu, jest Waldemar Graczyk, przewodniczący ostródzkich struktur Nowoczesnej. Kandydat ma poparcie nie tylko lokalnych sympatyków partii Nowoczesna. Podobnie jak w wielu miastach Polski, w Ostródzie zawiązała się koalicja wyborcza Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną, a Waldemar Graczyk jest ich wspólnym kandydatem na burmistrza. Zgoda buduje, mówi przysłowie, w związku z tym postanowiliśmy skorzystać z mądrości tego przysłowia i w Ostródzie zawiązaliśmy koalicję obywatelską z partią Nowoczesna. I tak jak celem każdej partii, kiedy odbywają się wybory, czy to parlamentarne, czy samorządowe, celem jest wygranie tych wyborów i w Ostródzie zakładamy również wygranie wyborów samorządowych jesienią tego roku pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Oprócz Waldemara Graczyka w wyborach wystartuje zapewne obecny burmistrz Czesław Najmowicz. Walka o fotel zapowiada się więc dość ciekawie. Ja mam naturę sportowca, zarówno ja, jak mój syn też uprawiamy piłkę ręczną, gdzie kontakt bezpośredni jest rzeczą naturalną. Pojedynku się nie obawiamy. Ważne jest to, żeby było fair play sportowo, na argumenty, w interesie mieszkańców. Od roku prowadzimy szerokie konsultacje z mieszkańcami Ostródy w ramach mapy potrzeb mieszkańców Ostródy. Analizujemy, zbieramy wszystkie pomysły, potrzeby. W tej chwili trwa również analiza i zbieranie tych pomysłów w formie internetowej. Zaplanowane mamy szereg spotkań i w oparciu o te wszystkie konsultacje dopiero stworzymy program wspólnie z mieszkańcami, który przedstawimy w momencie, kiedy oficjalnie się rozpocznie kampania wyborcza. Termin jesiennych wyborów nie jest jeszcze ustalony. Data ma być podana przez prezydenta pod koniec lipca. Wtedy też poznamy pełne listy kandydatów, którzy wystartują w wyborach na radnych. Burmistrz Czesław Najmowicz może do końca kadencji spać spokojnie. Radni pozytywnie przyjęli jego budżetowe sprawozdanie za ubiegły rok i udzielili absolutorium. Wynik głosowania imponujący. 17 za przy jednym głosie wstrzymującym się. Burmistrz Ostródy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. To wymóg prawny, żeby otrzymać od miejskich radnych absolutorium. Nie musiał się jednak mocno tłumaczyć i przekonywać o słuszności wydawania publicznych pieniędzy. To wszak radni wespół z burmistrzem decydowali, na co je przeznaczyć. Wynik głosowania o udzielenie burmistrzowi absolutorium był więc do przewidzenia. Na to, żeby wykonać ten budżet, to zasługa wielu. Najpierw radnych, że przy zmianach budżetu podniosą rękę i zagłosują, aby realizować te pomysły, które są przedstawiane, proponowane przeze mnie, przez radnych czy kogoś. Następnie Urząd Miejski, wydziały, pracownicy Urzędu Miejskiego realizują cały budżet, jednostki nasze organizacyjne, spółki, a na koniec roku Wydział Finansowy porządkuje pewne rzeczy i tutaj rzeczywiście takim specjalistą, kierownikiem wszystkiego, aby te wszystkie sprawy budżetowe zgrać, zliczyć, to jest właśnie pani skarbnik. Na 18 obecnych na sali sesyjnej radnych aż 17 było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Wyłamała się jedynie radna Agnieszka Majewska-Pawełko, która wstrzymała się od głosu. Czesław Najmowicz może więc ze spokojem planować wakacyjny urlop i oczywiście układać strategię na jesienne wybory samorządowe. Teraz przyszła pora na bombowy temat i to dosłownie. W trakcie przebudowy jednej z ulic w Nidzicy znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej. To nie pierwsze tego typu znalezisko. Już wcześniej, podczas przebudowy innych dróg, znajdowano podobne wybuchowe niespodzianki. Przez chwilę zrobiło się gorąco, a to ze sprawą niewybuchu, który został znaleziony przez robotników przy przebudowie drogi.
Pocisk leżał tam bardzo długo i tylko czekał na nieszczęśnika, który go podniesie. Około godziny 14 na ulicy Traugutta pracownicy w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 545 ujawnili niewybuch prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Na miejsce została skierowana grupa rozminowania minersko-pirotechnicznego, która potwierdziła zgłoszenie. Okazało się, że jest to pocisk ręczna wyrzutnia granatów przeciwpancernych. Na miejscu ewakuowano mieszkańców z pod adresów 7A oraz 9. Około godziny 15 przybyły na miejsce patrol saperów, zabrał pocisk, który zostanie zdetonowany na najbliższym poligonie wojskowym. Bombowa przygoda skończyła się szczęśliwie. Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek w Nidzicy. Kto wie, co jeszcze kryje się pod ulicami miasta i jakie zagrożenia czyhają na mieszkańców. Kierowcy jeżdżący siódemką pojadą jeszcze płynniej. Do ich dyspozycji całkowicie został oddany Ostrucki Most nad Kanałem Pauzeńskim. Ta imponująca budowla dostała też swoją oficjalną nazwę – Mostu Niepodległości. Most nad Kanałem Pauzeńskim w ciągu drogi ekspresowej S7 już otwarty. Kierowcy bez przeszkód mogą jeździć dwoma pasami zarówno w kierunku Warszawy, jak i Gdańska. Podczas oficjalnego otwarcia odsłonięto również tablicę z nazwą tej imponującej konstrukcji. Most został bowiem ochrzczony Mostem Niepodległości. Jeśli tylko Generalna Dyrekcja wystąpiła z taką propozycją nazwania tego mostu Mostem Niepodległości, no to nie wahaliśmy się, przygotowaliśmy tą uchwałę i taka uchwała została podjęta. Powiem, mając ponad 60 lat, cieszę się jak dziecko, że takie drogi mamy w obrębie Ostródy, w obrębie naszego miasta, w obrębie naszego powiatu i gminy. Jest to wyjątkowa inwestycja, która głównie służy właściwemu skomunikowaniu się, ale są to drogi wyjątkowo bezpieczne, bo przed budową stara siódemka była okrzyknięta drogą, że tak powiem, była owiana strasznymi wypadkami śmiertelnymi. Teraz to bezpieczeństwo będzie poprawione. Most Niepodległości pod każdym względem robi spore wrażenie. Zaczynając od długości, a ma prawie 350 metrów, po charakterystyczną biało-czerwoną kolorystykę. Jego całkowite otwarcie było też ostatnim elementem budowy ekspresowej siódemki w naszym województwie. I od czwartku mamy lato, czas wakacyjnych zabaw na plaży i relaksu na łonie natury. Władze Działdowa wykorzystują tą sytuację i wychodzą z inicjatywą budowy lodowiska. Oto kolejna inwestycja w Działdowie. Tym razem władze postawiły sobie za cel wybudowanie zimowej atrakcji, czyli zadaszonego lodowiska. Obiekt będzie służył całym rodzinom podczas sezonu zimowego. Mówimy o lodowisku, które właśnie rozpoczęliśmy jego budowę. I to lodowisko, mam nadzieję, że będzie służyło dłużej niż te poprzednie. A chciałem powiedzieć, że te poprzednie niestety, one nie nadają się już do użytkowania. One było przewidziane na 4-5 lat, natomiast służyło nam dłużej niż przewidywaliśmy. Niestety uszczelki wszystkie, które podtrzymywały instalacje zmrażające lodowisko, nie nadają się już do użytkowania, powodują duże nieszczelności, ubytki. W związku z tym stanęliśmy przed decyzją, czy całkowicie likwidujemy lodowisko w Działdowie, czy inwestujemy, robimy nowe, a przy okazji zadaszone. Dzięki takiemu rozwiązaniu sezon zimowy przedłuży się nawet o 2 miesiące. Władze miasta myślą przyszłościowo, ponieważ nawet opady deszczu nie przeszkodzą mieszkańcom w lodowym szaleństwie. W sezonach niezwiązanych z zimą lodowisko zostanie wykorzystane jako obiekt, na którym będą organizowane wydarzenia społeczne i kulturalne. Wakacje na świecie mają różną długość. W Grecji i na Łotwie trwają 3 miesiące, a w Niemczech 6 tygodni. W Polsce tegoroczne rozpoczęły się w piątek i będą jednymi z najdłuższych, potrwają 74 doby, co stanowi 2 miesiące i 13 dni. Ponownie na apelu stawią się uczniowie 3 września. Wreszcie przyszedł upragniony, wyśniony, po prostu najlepszy w roku piątek. Piątek kończący rok szkolny. Po 10 miesiącach szkolnej harowy czas na zasłużony odpoczynek. Zanim jednak dzieci i młodzież w pośpiechu bez większej tęsknoty opuściły szkolne mury, trzeba było się odpowiednio pożegnać. Były akademie, świadectwa, nagrody i mnóstwo kwiatów. Ostrucką tradycją jest kończenie roku szkolnego w sposób szczególny. Podczas miejskiego zakończenia wyróżnia się najlepszych z najlepszych, zwanych asami Ostrudy.
To wybitne jednostki, które oprócz wysokich średnich na świadectwie mają też sukcesy w olimpiadach wiedzy. Trzeba mieć jakieś wysokie osiągnięcia na poziomie wojewódzkim bądź powiatowym czy gminnym i wysoką średnią, powyżej 5,70 bodajże. Smutno, no bo jednak związana jestem bardzo ze swoją klasą, ale też cieszę się, że skończyłam szkołę już, bo to jest nowy rozdział. Idę do innego liceum i nowi ludzie, nowi nauczyciele, więc zarazem smutek, a zarazem cieszę się, bo właśnie nowe otoczenie i nowa szkoła. Miniony rok szkolny nie był łatwy pod względem organizacyjnym. Reforma oświaty zmusiła samorządy do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówek. Ostróda poradziła sobie z nimi bez większych kłopotów. Wszyscy wiemy, że wchodziła reforma oświaty. Przed nami było wielkie wyzwanie, trzeba było likwidować gimnazja. Zrobiliśmy to. Ja już tu na uroczystości dziękowałem pani naczelnik Bożenie Ratajczyk, bo to jest gro pracy, ale także pewnie i my jako komisja też chcieliśmy, żeby nie poczuli tego rodzice, nie poczuli uczniowie i myślę, że nam się udało. Kończymy rok szkolny pełni uśmiechu, pełni satysfakcji, że w Ostródzie przynajmniej nie było bałaganu i jest fajnie z oświatą. Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć uczniom udanych wakacji, a dodajmy, że przed Wami aż 73 dni laby. Kto na Ostrydzianie się zdecydował, swoje postanowienie sumiennie realizuje. Uczestnicy warsztatów multimedialnych śledzą poczynania kolegów z innych grup. Efekty wspólnej pracy są widoczne i dokumentowane przez oko kamery. Dziś dzień zdjęciowy. Uczymy się poprawnego kadrowania i obsługi kamery. Wywiady także przeprowadzamy. Teraz przyszliśmy na warsztaty instrumentalne. Po tym jest teraz tak. W warsztatach perkusyjno-gitarowo-basowych udział biorą Szymon, Kacper, Paweł, Dariusz oraz Marcel. Wśród mieszkańców Ostródy nie brakuje kandydatów do nauki gry. Czy podczas dłuższych prób lub koncertów macie rany na palcach? No w tamtym roku, jak były warsztaty ostrego dziania, to akurat sobie palce przyciąłem, no i to były takie rany, ale tak ogólnie to raczej nie ma. Dlaczego akurat gitara? Ponieważ gitara... No gitara no to mi się bardzo spodobała i no tak poczułem potrzebę grania na gitarze akurat i spróbowałem swoich pierwszych kroków w muzyce 7 lat temu, no i do dzisiaj gram. Nie wiemy ile czasu będzie trwało. No jeszcze raz od tego, Warto zaglądać na profil facebookowy projektu Ostrydzianie. Organizator publikuje informacje na temat zajęć. Uczestnicy warsztatów multimedialnych pełnią podobną rolę. W każdej z opracowanych przez nas relacji staramy się przedstawić prowadzących i uczestników danej grupy. Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby zagrać swoją pierwszą melodię? Trzeba zaczynać od żłobka, nic jak na końcu podstawówki, spokojnie. Czy podczas dłuższych prób lub koncertów macie rany na palcach? Mamy rany na sumieniu. To już druga edycja projektu. Podobnie jak w zeszłorocznej, czeka nas wspólny półfinał, a następnie wielki finał. Jesteśmy już prawie gotowi. W końcu pierwszy występ przed publicznością 1 lipca w amfiteatrze. Utwór, który tworzymy, będzie w stylu reggae. Z taką końcówką z hip-hopowo, rapową. Tak naprawdę zalążek do tego utworu wymyśliła Iza. Później chyba dziewczyny, które uczestniczą w warsztatach wokalnych, napisały tekst do tego utworu. Melodia to tam jakoś tam powiedzmy też chyba one z tego co kojarzę. Na pewno tam też Iza coś pomagała.
i no taki, taki wesoły, wesoły utwór reggae o tematyce, o tematyce już nawet nie pamiętam jakiej. Nie, 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 oczywiście żart. Temat piosenki jest w sumie banalny, prosty, aczkolwiek no często o tym ludzie zapominają, czyli o dbaniu o przyrodę, o ekologii. Po wakacjach wracam do wspólnych spotkań. Póki co wszystkim należy się wytchnienie i relaks. Polska zaczęła Mistrzostwa Świata w Rosji od porażki z Senegalem 1-2. Następny mecz biało-czerwoni zagrają z Kolumbią. Kto na mundial pojechać rady nie dał, może do Moławy się wybierze. Miejska Biblioteka zaprasza na wystawę poświęconą tej dyscyplinie sportu. W związku z trwającymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Rosji, Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie prezentuje wystawę pod tytułem Piłka nożna ze zbiorów Janusza Dębskiego. Ekspozycja zawiera znaczki i bloczki z całego świata, przedstawiające legendarne mecze znanych piłkarzy oraz stadiony. Mamy i trójkątne, i kwadratowe, i prostokątne, i bloczki większe, mniejsze. Ja próbowałem to tak ułożyć od 1970 roku, od Meksyku, poprzez ten nasz pamiętny 74 rok Niemcy, gdzie zajęliśmy wtedy trzecie miejsce, poprzez ostatnie w Brazylii mistrzostwa, które odbyły się 4 lata temu. Na wystawie znalazło się kilkaset znaczków zbieranych przez lata przez kolekcjonera. Wśród nich znalazły się również perełki. Są także tak zwane znaczki egzotyczne z takich krajów, których nawet może niektórzy nie zdają sobie sprawy, są tak małe albo nie ma w ogóle piłki nożnej, a jednak znaczki są wydawane. Na przykład takie piękne, kolorowe znaczki to jest właśnie Bliski Wschód. Katar, Kuwait, Ayman. To są takie Emiraty Arabskie, to są malutkie takie kraje, bogate, i one wydają znaczki i w bloczkach, i w seriach właśnie dotyczących różnych mistrzostw świata. Na półpiętrze w gablotach można obejrzeć także wydawnictwa związane z Mistrzostwami Świata i piłką nożną, encyklopedie, albumy, książki, gazety, czarno-białe pocztówki i zdjęcia z lat 70. XX wieku. Tego jest bardzo duża, spora tego kolekcja, to właśnie niedawno odkryłem, że coś takiego mam i będziemy sukcesywnie przy jakichś właśnie innych czy mistrzostwach, czy olimpiadach, spartakiadach i tak dalej pokazywać. Jak zaznacza autor, wystawa jest przeznaczona dla tych, którzy interesują się piłką nożną i chcą dowiedzieć się czegoś więcej o tej dyscyplinie sportu. Ekspozycję można oglądać do 20 lipca w godzinach otwarcia biblioteki. Polska-Kolumbia to mecz o wszystko dla obu zespołów. O tym, kto zdoła podnieść się po porażce w pierwszym spotkaniu, przekonamy się w niedzielę 24 czerwca o godzinie 20. Kibicujmy skutecznie. Do zobaczenia, oby w dobrych nastrojach.